Życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to samograj! Kiedy jest taki bit, to ja mam trip, bo robię ten hip-hop. Pamiętam, jest szokowani, ale będziemy się kurwa kurewsko dobrze bawić. A co będzie? Kurwa, znowu kawałek człowieku o imprezę. Kupiłam w ogóle picie na żyganie, to jest ciekawe. Kotku, a gdzie to wszystko będziesz chowała te rzeczy? To wypiję, może mi się będzie użytać. Jakby to USA. Śmieszny taki zwariowany ogórek. Nie będę owijał zbędną bawełnę. Do wygrania będziesz miał prosto z fabryki ra. To wygina nawyki, mam styl nawyki, oryginał. Nie ma firmy PLN. Jeżeli chcielibyście znać odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, no to DJ-owi Buchowi będzie niezmiernie miło. Co, żeśmy się nachodzili to nasze, co? No. Ale warto było, Bartosz. No. Warto było, Bartosz. Warto było, Bartosz. Mateusz, mówisz, że możesz mnie stopować, kurwa. I że ja mogę ciebie stopować. Mordo! Otóż powiem ci prawdę. Ale ja cię nie chcę stopować. To jest TD Novela, tego się nie da zastopować, mordo. Nawet jak wciśniesz tą pauzę. Tu jest pauza, tak? Czy tam, nieważne, wciśniesz pauzę. To niż się kurwa ręka omsknie i dzwoneczek sobie wciśnij. Patrz, ja muszę zapierdalać, podpisuję płytę dla VIP-ów. Rozumiesz? Panie, płytę dla VIP-ów piszę. Ja piszę, co bit, płyty, które są dodane. Poczekaj, to może zaraz opowiemy o VIP-ie, to jeszcze pamiętaj o patronach. Dobrze, ty, patron. Kto jest naszym dzisiejszym patronem? No Dawid jest kurwa jedyny, najlepszy kurwa nasz patron, ambasador. Dawid Głowacki. Ziomeczek oddany. Dawid Rybicki. Patron to jest patron. Patron to jest taki napój alkoholowy, ale patron. A my mamy ambasadora. W sumie prawda. Ambasador to jest jego ekscelencja. Rozumiesz, tak się mówi. Jego ekscelencja Dawid Rybicki. Ambasador. I to to brzmi kurwa. Jeżeli chciałbyś ty, albo ty byś chciała wymienić, żebym wymienił ciebie i uhonorował wieloma tytułami, bo to, jego ekscelencja to jest jeden z wielu tytułów, może być, nie będę uprzedł do faktów. Po prostu wystarczy, że staniesz się jednym z naszych patronów. Jak to zrobić, przeczytasz w opisie. Patronite to świetna sprawa. No dobra, to powiedz mi w takim razie, po co ty te płyty piszę podpisuję? Piszę płyty, bo podpisuję płyty dla VIP-ów. Każdy, kto nabył bądź nabędzie, bo jeszcze są takie bilety, nie jest ich dużo, prawda, ale są bilety VIP na koncert Elimination Nation, bo taką właśnie mamy situation. Dostaje między innymi taki właśnie podpisany przeze mnie W-paczek, a nawet 3 paczek Elimination, znaczy Eliminati wiadomo. Dostaje między innymi też naszywkę, którą ja już widziałem nawet zdjęcie jej zrobionej. Też widziałem, z gry byś pokazywał i zajebiście. Powiem ci Mateusz, teraz ci kurde trochę wybiję z rytmu, ale wczoraj zacząłem oglądać kurde w głowie swej i w mapie mego telefonu miejsca, gdzie mogliśmy pojechać w Europie. Na taki tripik, wiesz, 2 rowery, wanik i sobie pojechać, powiedzieć po jakimś mieście na przykład. No w sumie do Pragi, czeskiej, do Pragi, ale ja mówię, że teraz jeszcze, wiesz. Teraz jeszcze? No kurwa, nie na wiosnę, no albo nawet bez rowerów pojechać gdzieś. Myślałem na taką sprawę, tylko nie wiem jak to znaleźć, kurwa. Myślałem, żebyśmy zrobili wycieczkę, wyprawę nawet powiedziałbym ci, w poszukiwaniu kontentu. Otóż jestem przekonany, że w Europie przynajmniej ze 4 miasta o nazwie content się znajdą. I żeby zobaczyć, jaki jest prawdziwy, co jest w kontencie. Dobra, rozkminimy to, ale... Jeżeli ty na przykład, drogi widzu, wiesz, gdzie jest miejscowość o nazwie content, w jakim wyślij lokalizację, weźmiemy to pod uwagę i naprawdę, ponieważ muszę wam zdradzić tajemnicę, kolejne, to zaraz gadałem się, jak Jakimowicz, kurwa. Słuchaj, po prostu ja oglądam, i to nawet nie ostatnio, ale już jakiś czas, oglądam, może niewiele, ale kilka różnych blogów podróżniczych, vlogów. Bez planu, vlog Kesha, podróże wojownika i jak to daleko. Mam tego czwórkę. Dlatego czwórkę, bo piąty będę ja w tej czwórce, rozumiesz, ale jeszcze to trochę minie czasu. Natomiast obserwuję, jak panowie to robią, gdzie jeżdżą, no wiadomo, że my nie pojedziemy w takie miejsce, ale jakby obserwuję, jak wygląda scena podróżniczych produkcji wideo na YouTubie. I to mi się podoba, bardzo propsuję, wchodzę wszystkich wymienionych, ale jak wiecie, ja ze Zgrywusem pojechaliśmy do Stanów, zanim to jeszcze było modne na YouTubie, to myśmy to robili przed, no pewno niektórymi z was też, na YouTubie, a nie mówię, że podróż, gdzie moje marne tam parę 10 krajów do waszych serii.
setek. Reasumując, Patronite pozwala spełniać marzenia wasze i poniekąd też nasze, więc dlatego mówię ci, że rozważam już jakąś podróż i myślę, że powinniśmy brać to poważnie pod uwagę. Piszcie w komentarzach, gdzie powinniśmy pojechać. Przecież wiadomo, że i tak do tego będę dopłacał, ale kurwa, przynajmniej część zwrotu kosztów jest bardzo radosna, bo wtedy środki te mogę przeznaczyć na inne rzeczy, na przykład na teledysk, który planujemy kręcić już na dniach. Janek spoileruje wszystko. Spoileruje wszystko, ale co? Jaki teledysk? Powiedziałem teledysk? Nie, no wiem, że nie. Dobra, ale trzymajmy się mordo konwencji naszej i tego, co robimy. Ja bym chciał w sumie w tym momencie wrócić też na chwilę do Patronite'a, bo no jakby ludzie, jesteś... bo no wiem właśnie, ale no. ty już jesteś w podróży, nie? Ja jestem w podróży, nie od teraz. No, ale chcę wrócić do Patronite'a z tego względu, że jakby ludzie, którzy to teraz oglądają, nie do końca to wiedzą. Dowiedzą się później, że będzie to odcinek ze Stanów i tak dalej i masz dla nich prezenty. A to jest ze Stanów teraz odcinek? Tak, to będzie odcinek ze Stanów, między innymi dlatego też Illuminati i że tylko, że kupiłeś różne rzeczy w Stanach i te rzeczy zrobimy specjalną paczkę dla tych ludzi, ale nie będziemy jeszcze teraz mówić co i jak, bo to pokażemy później. Ale tamtego później. Płytę też dorzucę. Tak, że będzie paczka do wygrania dla... A te rzeczy leżą tam, możesz odłożyć, ale nie pokazuj. Wiem, że leżą, widziałem. Że będzie paczka do wygrania dla patronów, więc jest to dodatkowa motywacja do tego, że jeśli ktoś chciałby zostać patronem, to będzie mógł zgarnąć paczkę. Czyli po prostu zróbmy tak, na koniec tego odcinka... Albo zróbmy właśnie... Poczekaj, nie, ja ci powiem, po środku gdzieś. Nie! Zawsze jest wszystko na końcu. Mordo, bo trzeba oglądać. No ale jak te ludzie to przewijają, a jak nie powiemy... Zróbmy tak, że w którymś... Mordo, ja przewijam 25 lat, mordo, i jest bajemiście, kurwa. Dobra, ty nie przewijaj, kurwa. Dobra, przewijasz, to zobaczysz sobie na podglądzie. Tam, gdzie będę trzymał, kurwa, pudełko, to tam się zatrzymaj. I zrobimy nagraż, jak wkładam różne rzeczy do tego pudełka, ponieważ nie nagrałem wszystkiego, co przywiozłem ze Stanów dla tego, kto wygra, tak? Te inne rzeczy, które chciałbym dać, bo mam zajebić te naklejki, kurde, te złote, Elimination i DBL, bo DBL wydaje swoją drugą płytę nagraną naście lat temu, która zaginęła w wersji demo tylko na winylu i tylko do dostania na koncercie Elimination, ale to jest inna historia, ale mam też innych parę gadżetów do wsadzenia tam i te wszystkie rzeczy razem w tym pudełku, razem z tym, co przywiozłem i to pokażę na końcu właśnie odcinka, tylko oglądaj na końcu, bo przywiozłem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Gadżety wymieniam po drodze, które kupiłem dla was, ale na końcu pokazuję jeszcze coś, czego nie kupiłem wcześniej, nie mówiłem wcześniej, więc wtedy spakuję tą paczkę i tą paczkę faktycznie wylosujemy pośród naszych patronów, tak? W następnym odcinku. W następnym odcinku. Żeby to było jasne. Więc, oczywiście podprogowy przekaz jest oczywisty, czyli jak w następnym odcinku, to mogę się załapać. Wystarczy, że zostanę patronem. Oczywiście, to proste. Oczywiście, paczka to nie jest loteria Buddy, ty. Ale paczka jest paczka. Dokładnie. Można powiedzieć, że ponieważ ta paczka dotrze do ciebie w okresie świątecznym, to świąteczna paczka. Można też powiedzieć, że koncert Elimination jest taką naszą wigilią NWJ, której dawno nie było i ja cię na nią zapraszam. A w ogóle nie mogliśmy zrobić tak, że ja cały odcinek będę gadał, a potem będzie drugi odcinek, gdzie będzie reszta programu? Nie. Dobra, słuchaj, jeszcze opowiedz o tym, co jakby jest w tym pakiecie VIP. Wiemy, że są podpisane płyty, wiemy, że masz naszyjki, ale co jeszcze? No właśnie, będę. A, jest, kurde, to jest ważne. Na pewno ważną rzeczą dla ciebie jest to, że tam jest napisane, a może nie rozumiesz, zdjęcie jak z okładki, kumasz. Zrobić to zdjęcie nie jest łatwą rzeczą. Wiadomo, że musisz mieć taśmę hajsu i musisz ten... no fizycznie umieć, natomiast ustawienie tego zdjęcia nie jest takie oczywiste i takie hop-siup. Po prostu w ramach biletu VIP każda osoba dostanie takie zdjęcie obrobione na maila przez naszego artystę. Zdjęcie będzie robione na będzie na koncercie. Będzie to robione na backstage, na, no przed koncertem. No tak, przed koncertem. Każdy będzie miał możliwość wcześniej, że wbite. Bo VIP-y wbijają wcześniej i tam będzie po prostu ustawiona to sytuacja, żeby każdy z was mógł mieć taką okładkę ze sobą po prostu i on będzie mną, czy ona. Dlatego ubierz się ładnie, no żeby nie było przypału. No ale kurwa, z drugiej strony wszyscy wiemy, że nie można być VIP-em i się ubierać nieładnie. No. VIP jest VIP. VIP jest VIP, tak jest. Te VIP-y, te Chipy, biorę je na VIP-y. Jestem gwiazdorem. One lubią moje spore tipy. Jaki to kawałek? No ja no właśnie. Hymn twojej młodości, co? No jeden z drugim, kurwa. Koczko dany, kurwa. Dobra, to może jeszcze, jak już jesteśmy w tym temacie, to jeszcze trzeba też warto powiedzieć i zauważyć, że będzie merch. Będzie merch. Oczywiście będzie merch. Nie ujawniam jeszcze, jaki będzie merch, ale... Możemy powiedzieć, co będzie, ale nie pokazujmy, co. Nie, nie będzie. Nie mówimy? A co będzie? Powiedziałeś taki tam...
Czapka będzie? Czapka, koszulka, czapki, bluzy. Koszulki i bluza. Bluzy, no. No. Może lepiej nie mówić, a może coś w ostatniej chwili będzie. Coś na głowę, coś żeby się przyodziać, żeby było cieplej, chłodniej, wiadomo. Mordo, tak naprawdę jak się zastanowimy, to merch też robiłem pierwszy, wiesz o tym? Trasa koncertowa SND Milfon. 2006 rok, wtedy mieliśmy swój merch. A inni jeszcze nie mieli swój merch. A teraz mają wszyscy merch. Dlatego nasz merch to jest coś więcej, to jest NWJ-ka, rozumiesz? Rozumiecie to, że NWJ-ka, czyli nasz merch, żeby ludzie na przykład od dzisiaj za rok wiedzieli, że NWJ-ka to jest po prostu wszystko. Dałem Boxdera ten wideo, gdzie on mówi dla youtuberów. Różne cele zestawia. Zapraszam was do tablicy. Szartuję. Ale ale my się zrobili sobie co? Proszę, jakie mamy cele teraz? Tak. Zagramy tak, kawałek eliminacji, zagramy, potem jedziemy Xenonem. Słuchajcie, nie zdradzę wam planu koncertu. Tak naprawdę, kurwa, powiem wam tak, nie? Wymyśliliśmy przypadkiem, trochę nie przypadkiem, ale potem to myśl rozwinęliśmy już nie przypadkiem. Gruby temat na ten koncert i myślę, że wszyscy będą was zadowoleni, będą z momentami zszokowani, ale będziemy się kurwa kurewsko dobrze bawić, więc nie spoileruję wam co tam jest. Zresztą tego co wymyśliliśmy tutaj nie ma tak naprawdę, to jest gdzieś skryte. Będą goście, tak naprawdę jeszcze parę godzin temu mówimy wam będą goście, a teraz mogę wam powiedzieć, że będą jeszcze inni goście. Nie mogę wszystkich chyba zdradzić na tym etapie na pewno, a może dojść do ostatniej chwili, ze względu na jakby formułę koncertu. Natomiast olśniło mnie i będą goście. Różni, niesamowici i sympatyczni goście. Jeszcze o tym koncercie mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Znaczy wiele rzeczy, ale jedno chciałem wam powiedzieć. Warm up! Patrz teraz na mnie, patrz mi w oczy, jak to mówię. Warm up! Przed koncertem zagra prawdziwy, oryginalny, niepodrabiany DJ Buch. I to mamy na papierze, podpisaliśmy z nim kontrakt. Warm up. To jest pak z diabłem. Pak z diabłem, warm up gra DJ Buch. I tak kurwa musi być, that's it kurwa. That's it człowieku. Teraz, mój drugi widzu i oczywiście droga widzko, zabieram was na uroczą wycieczkę trasą pamięci, martyrologii płyty Eliminati, ale zanim zabiorę was na tą wycieczkę, na którą oczywiście pojadę ze Strojewiczem i pojadę nie jest tutaj przypadkowym słowem, wspomnę to miejsce, ponieważ jeżeli to się zakończy, raz, dwa, trzy kroki dalej, to chcę, wystarczy, że się tu w tym miejscu było X, kamera była tutaj. A ja byłem tutaj i tu nagrywaliśmy klip Xenon. Nieważne to, ilu mi pluje, jestem jak Xenon. Kurde, nawet jak zgasić światło, to tu jest ultrafiolet, który też tam był wykorzystany. Mordo. To nie był ten sam. No nie był ten sam, to jest nowy przecież. No. Słuchajcie, wspomnę o tym jeszcze za chwilę w materiale, ale jesteśmy tutaj dokładnie 10 lat. W czerwcu 2013 roku przeprowadziliśmy się ze studia na Bobrowieckiej tutaj, a klip nagrywaliśmy tam parę miesięcy wcześniej, nie wiedząc oczywiście, że już za chwilę to miejsce będzie naszym miejscem spotkań, naszą oazą, naszą dziuplą kochaną, domem rapu. Rap, tutaj można zagrać rap. Tu będziemy robić najmniejsze koncerty świata. Będziemy grać dla samych siebie. Tę ścianę postanowiliśmy postawić właśnie na pamiątkę w tym miejscu, gdzie było to X. Ponieważ jak wiadomo, każdy film, fan filmu Piła wie, że X oznacza miejsce, czyli X Max The Spot. Jeżeli ktoś nagra w grę, to sobie później DJ Bucha, który mam takie przecieki bezpośrednio, wciąż was pierdoli. USB. Ale tym razem typu C. DJ Buch pierdoli was w USB typu C. A mówiłem, że DJ Buch zagrał? Mówiłem to już. Mówiłeś. To jest wspaniałe. Właśnie a propos tego właśnie rozmawiałem z Buchem, jak negocjowałem, czy zagra i prosił, żebym przekazał wam, że wciąż was pierdoli, więc to... Myślę, że miłe z jego strony, należy to docenić. Najlepiej docenić to wciskając dzwoneczek albo pisząc w komentarzu, na przykład doceniam Buchu. O, napisz, doceniam Buchu. DJ-owi Buchowi będzie niezmiernie miło. Niezmiernie miło. A tymczasem zapraszam was na wycieczkę po Warszawie, po miejscach ważnych w naszych serduszkach. Mordo, kolejny dzień naszej wycieczki po Warszawie śladami Eliminacji. Sama ona powstała spontanicznie, zauważyłeś, to w ogóle nie planowaliśmy. Mordy, za nami budynek ambasady Korei Północnej, w którym to przez wiele, wiele lat mieliśmy swoje studio, zanim zaczęliśmy mieć je na Kolejowej. Proponują mi, rozumiesz, kawałek, żebym nagrał z nimi, rozumiesz? I kurwa stary, przysłała mi beat, człowieku, wiesz co jest? I kurwa, znowu kawałek, człowieku, o imprezę.
tak naprawdę mieliśmy tutaj trzy studia. Najpierw mieliśmy tutaj biuro Bezele i studio tam w głębi nad salą, na której powstał kawałek Moherowe Berety, był taki, pamiętasz? Remix Glocka. Robocze, weź mnie kurwiaj są, ten mikrofon to glo, ta SND Moch, stop, ten mikrofon to glo, wielki oziął. To tutaj, bo tu było For Fun TV. Potem mieliśmy po tamtej stronie na dole taką duże pomieszczenie i duże pomieszczenie biurowe, a potem stamtąd nas już wypierdolili, już był totalny upadek i mieliśmy taką małą klitkę. I w tej klitce powstało Eliminati. I mordo, jadąc tutaj, kurwa, i teraz połącz kropki, nie dziel kresek, kurwa mordo. Przemyśl to, skąd jest ta moc w Eliminati, wiesz? Ja ci wytłumaczę, mordo. Otóż, w tej małej klitce, zanim zaczęła być naszą klitką, działał Bartek Walaszek i on tam stworzył swoje największe dzieła. A teraz, żeby nie przedłużać, zapowiem pierwszego gościa, a będzie nim znany polski raper i hip-hopowiec, pan Bede! Po prostu ta moc, która emanuje z jego dzieł, zawarte jest również w Eliminati. Doszedłem do tego jadąc tutaj. Cała historia skończyła się w czerwcu 2013, w czerwcu dokładnie stąd się wynieśliśmy w 2013 roku, 10 lat temu, wspaniałe wspomnienia. Mamy takie wideo, jak tu wychodzimy po nagraniu jakiegoś kawałka z Michem, ja tam do BM-ki, Michu nie pamiętam w czym jeździł wtedy, chyba Passatem albo Skodą. Która jest, Michu, godzina? 4.36. Właśnie jak jesteśmy ze studia, mamy bardzo wdzięczny temat pod tytułem Lodołama, as you know what I mean. Tak to jest, kumie. Wiem, jak jest. Wujo, hip-hop. To co? Niech rap będzie z tobą, człowieku. I tak sobie pomyślałem, wspaniała rzecz, ale pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. Symboliczne dla naszej płyty Eliminati. Dwa nawet. Dwa? No. Mogą być dwa, tak, masz rację, pojedziemy dwa miejsca. A chuj, stać nas, pojedziemy dwa miejsca i powiem ci więcej, Mateusz. Jadąc tutaj, taki mam dobry humor dzisiaj ci powiem. Rap się sam pisze, kurwa, super jest. Dlaczego was wyjebali? Mordo, powiem ci proste, to jest, odpowiedź na to pytanie jest proste. Znaczy, oni nas nie wyjebali, tak naprawdę. To też, kurwa, oni nas wyjebywali do coraz mniejszych pomieszczeń. Ponieważ ja wtedy byłem, no to wiadomo, jaka była sytuacja moja wtedy, tak? Bo to jest 2013, to my stąd się wypierdalamy, a to jest, wiesz, 2009 jest po drodze. Przecież tutaj na tym nagrywaliśmy, tutaj kawałek z Mrozem, na tej prostej jest nagrany kawałek Dystarycha z Mrozem, nie? To jest tutaj nagrany, na tej. Tutaj też zdjęcia w klipie Glock, tutaj grill jest w klipie Glock. Pamiętasz w Glocku? Nie w Glocku, nie odchodzę, to jeszcze nie koniec. Nie odszedłem, to jeszcze nie koniec, coś, mam coś zostawić po sobie. Stary, no kurwa, ja tu nagrałem, kurwa, mnóstwo rzeczy, no ja tu byłem wiele lat. I proszę ciebie, i to było tak, że kurwa, ja miałem już zadłużenie tutaj straszne w Forfanie i oni po prostu do coraz mniejszego pomieszczenia mnie dawali, ale kurwa, ale spłacałem je występami u nich, rozumiesz? Uatrakcyjniałem im programy i jakoś tak udało nam się to kurwa rozwiązać. Prześliznąć, tak. Po czym jak wyszła płyta Eliminati, no to kurwa już się zacząłem odkuwać i po prostu wynajęliśmy studio, w którym kręciliśmy Xeno. Teraz idzie ten gość, to się pruje, tak? Tak. Super, ekstra. Ejbiście. No więc tego się nie pozbędziemy, tak było zawsze. Warszawa, ruch ulic Oboźnej i co uważne, Karasia. Pozdrawiam Marka Karasia. Kara pyta, kto ma wiedzieć, ten wie oczywiście. Nasze jest to Mielno na zawsze. Czy jasno? Czy ciemno? Co? Nasze jest to Mielno. Tutaj onegdaj był klub Harenda. Ważne miejsce na hip-hopowej mapie w Warszawie. Tutaj odbywała się dogrywka po płocku, wiele innych imprez, ale tu, w tym klubie, odbyła się premiera płyty Eliminati. Co ciekawe, na tej premierze była garstka osób, w sumie tylko znajomi i... Gdzie? Ludzi. Tutaj? No? Nie było tak dużo. Nie? Ja mi się wydaje, że było właśnie tak? Ludzi, no. To może ja pamiętam, kurwa, jak już było po imprezie, że nikogo nie było. No ja pamiętam, że tak? Nagrywałem, no nie, no byli ludzie, było właśnie zajebiście. Dobra, sorry, przepraszam, zwracam honor. Na pewno doszło tutaj do spotkania wielu fanów, bo wtedy była ta akcja, kiedy wychodziła płyta Eliminati, że ja wśród osób, które tam miałem znajomych na Facebooku, znajomych, nie było żadnych grup przecież ten, takich randomowych ludzi, fanów moich, jakby ja ich zrzeszyłem, robiąc z nich konsultantów przy kawałkach, nie? Tam paru wysłałem te kawałki i oni stworzyli takie community. Rozumiesz, o co chodzi? Oni stworzyli społeczność. Zalążek grupy WJNWJ, dokładnie. I niektórzy z nich tutaj, mówię o chłopakach versus dziewczynach, zaciśnili swoje kontakty.
kontakty bardziej i niektóre z tego co wiem trwają do dzisiaj, więc bardzo pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. No i tak, no tutaj była impreza, ale to była impreza premierowa, a potem odbył się koncert premierowy, promocyjny w klubie Odessa, którego zabiorę was, ale wykorzystamy w tym celu tak zwany transfer naklejką. Oto naklejka Elimination, którą radośnie przykleję. Kurwa, mam pomysł, gdzie ją przykleję. Na busie. Ale nie mogę wam opowiedzieć tej historii. Nie, to głupie. Chciałem pokazać... I kiełbasa, on tam stoi, widzę go. Ty, nakleję w pionie tutaj, chodź. Na tym. Na znaku. Czy za wysoko? Na znak. Za ciebie może być za wysoko. No to nie będzie takiego transferu, jakbyś chciał. To będzie, wezmę kamerę. I proszę cię bardzo. Tutaj klub Odessa, niegdyś Harlem. To tutaj 10 lat temu odbył się premierowy koncert Eliminacji. O, 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 szedłem do wieży i rabia. Jeszcze żyli tu piki pata. Pierwsze twój piki pat, what the fuck. Pełen bardzo ciekawych wydarzeń i momentów, jak na przykład była taka dupa, w której cyc wyleciał na scenie. Nie, on jej nie wyleciał na scenie. Ona po prostu pokazała cycę. Jak ona normalnie się rozbiera i pokazuje. Która pokazywała cycę, no i okej. Okay. Kiedyś byliśmy po drugiej stronie torów tam, z WWN-iem na urodzinach, byłeś tam? Nie, ja nie byłem, ale... O mordo, jaka tam była patola. Tak jest. Tak się robi hip-hop, skurwysyno. Tak się robi hip-hop, skurwysyno. Jak jeszcze taki rap. Tak jest. Wiadomo. Pozdrow Stockholm. Ale mnie bolą palce. Nekro, trzymaj się mordo. O kurwa, ja co? Ja tam byłem na chwilę, z Michem byliśmy tam i oczywiście. Straszna patola to była w tym klubie. Nie pamiętam, jak się ten klub nazywał. Blue, kurwa, nie. Whatever, straszna patola. Ale wróćmy do tej imprezy tutaj. Tutaj było fantastycznie. Tutaj skończyło się afterem na tym miłym ganeczku. Z wielkiej miłości i szacunku dla mojej dziewczyny Natalii, pozdrawiam cię kochanie, nie będę wspominał co się działo po tym afterze, ale Elimination, Nation, mam nadzieję, że nie Nation. W każdym razie tak, ten klub, no potem to miejsce powróciło jeszcze w wielu tematach, tutaj kręciliśmy Żeli Papą, ale to jest zupełnie inna historia, ale mogę wam powiedzieć jeszcze jedną historię o tym klubie, chodź pokażę sobie. O tym kiedyś, nie pamiętam, to był chyba Sylwester 2003-2004, tak bym podejrzewał. Tutaj jeszcze był klub Harlem, graliśmy Sylwestra, grałem imprezę, koncert Sylwestra. Jak na tamte czasy za bardzo w chuj hajsu i to było w ogóle super. I przyszedłem tutaj, jeszcze byłem się z coachem, był, wiadomo, kiełbasa z nami był, chłopak i Stachu był. I tutaj przyszliśmy, właściwie tu stała kolejka do wejścia w sylwestrową noc, przypominam. I na tych drzwiach tutaj, widzisz, one były otwarte, jakby w prawą stronę i tam wisiał wielki plakat ze mną, muła, napisane Tede. I miałem ten kajdan z logiem Tede Toyota, nie? I jak ten kajdan miałem na sobie wchodząc tutaj, i nie uwierzysz, nie uwierzycie, pan ochroniarz postanowił, że ja nie wchodzę na to imprezę, bo jestem źle ubrany. I powiedziałem mu, słuchaj, w takim razie ty tracisz pracę, ponieważ ja tutaj kolego jestem na tym blagaciku, prawda? A on powiedział, ty pierdolisz, a i właśnie go i wyjebali go z roboty wtedy właśnie po chwileczce. A pan Jacek sobie wszedł i zagrał i potem już wiadomo jak było. Po to tylko zrobiłem, żeby 10 lat później, czy... No tak, do 10 lat później, w 2013 Elimination Nation, dziękuję bardzo. Tak! To też tutaj kręciliśmy klip do kawałka Szpan Pan. Uwaga! O, to też tutaj! Uważaj, bo to jest ważne! To też tutaj! Rozgrywa się w dużej mierze akcja serialu Kryminalni odcinka Hip Hop. Moi mili, znajdujemy się w Warszawie, tak? W Warszawie. Tuż obok Placu Teatralnego. U zbiegu w sumie ulic Wierzbowej i dla mnie pół. Nie całej. Słuchajcie, to tu w tym miejscu. Ale nie uprzedzajmy faktu. Odwróćmy się teraz. Otóż moi drodzy, w tym budynku z drugiej jego strony znajdował się onegdaj 10 lat temu jeszcze klub Platinum. Take a back. Platinum Life. Pamiętasz to? Platinum Life. Znowu tańczę Platinum, Platinum Life. 25 listopada w Warszawie w klubie Gatsby zagramy go na żywo pierwszy raz od właśnie tylu lat. Ale to jest zupełnie nie na temat. Klub Platinum, w którym często bywaliśmy, nawet bardzo często. Często tędy właśnie przechodziliśmy, idąc do tego klubu, bądź też wychodząc z niego. Stąd też oczywistą decyzją było, że to miejsce stanie się kultowym narożnikiem, na którym odbywa się główna akcja, jeżeli można tak powiedzieć, klipu Nie Bangasz. Po prostu on się tutaj zaczyna, nie? To był punkt wyjścia. Tutaj właśnie nagrywaliśmy Nie Bangasz. Powiem ci więcej, tam jest kolejny róg, tam w parku jest jeszcze jeden i jeszcze jeden. Były chyba cztery rogi. Ja byłem autorem tego pomysłu, żeby odmierzyć odległość od rogu i wszystko się zgadza. Słuchajcie, z Grybus to zrobił, to było pięknie.
powtórzymy to wszyscy razem 3 grudnia w warszawskiej Progresji na scenie, ponieważ mój pomysł na koncert Elimination jest taki, że poza tym, że będziemy sobie wspominać i wszyscy rapować te kawałki, które nas stworzyły, mnie i was, bo taka jest prawda, zrobimy sobie nie Bangla Challenge, ponieważ ten kawałek tak się niósł wtedy, że powstało jego wiele remiksów i tak dalej, że teraz każdy z was, zakładam, będąc na tym koncercie, będzie znał jego libretto, więc zagramy go wiele razy. Może z tej okazji zarapuję go tutaj, co ty na to, Mateusz? Dawaj, a masz głośnik? Tak się składa, że mam głośnik. Co no ty na to? Wiemy. Poczekaj, musisz tu przeciąć, bo muszę podłączyć do głośnika. Mordo, żeby być sobą, potrzebuję 2 rzeczy. Potrzebuję okularów i potrzebuję akompaniamentu sermicza. Uważaj, tak się robi rap na ulicy. Prawdziwy uliczny rap, mordo. Słyszysz to? Słyszysz to, pianinko? Mordo. Ryu, arcyjap. O, ej, eliminator. Ej, właśnie tak, ziom. Słyszysz to? Jedziemy live, mordo. Ej, ty, szedłem do pierwszej ligi rap, jak jeszcze żyli tu Biggie Pack, tak, pieprzę twój digipak. What the fuck, ty robisz na migi rap, z czym te bity, staraj się dać rap na bity, ten brak, ten smak, ten styl niesamowity, łap, łapy tak jakbyś kajdanki miał, ja pezamki, ogarnij Gangnam Style, jestem z ekipy, ja i te moje sermiki, nie ma lipy, nie jeden pojeb ma być cichy, prosto z fabryki rap. To wygina na wiki, mam styl na wiki, oryginał. Rozpierdalam, bo wciąż się tym jaram. Ty nawet nie słuchałaś mnie na tych nielegalach, wiem. Patrzę w siebie głąb, wciąż jest tam wiara. A ja się staram coś zajarać, ziom. Ej, trafi punchline, jebie hashtag, klepie hashtag. Jedzie rap, kurde baska, kurde bla bla. Styl się nagrała, ty nie bangla, styl, styl. Właśnie tak powstaje prawdziwy rap na ulicy, mordo. I tak było wtedy. 10 lat temu powstał ten klasyczny film w tym miejscu, a my razem będziemy celebrować tą klasyczność właśnie 3 grudnia w Progresji w Warszawie. Elimination Nation Situation. Zapraszam cię serdecznie. A to jest telenowela. Najlepsza telenowela w internecie. Dlaczego najlepsza? Bo jedyna i nasza. Czy może być lepiej? Jeżeli uważasz, że może być lepiej, napisz to w komentarzu. A jeżeli uważasz, że może być jeszcze lepiej, to wciśnij ten pierdolony dzwoneczek. Każdy chce, żeby ludzie go wciskali. Ja też tego pragnę. Wtedy to czuję. Jeżeli go teraz wciśniesz, poczuję. O, poczułem. O, czujesz? Ty też poczułeś? Tak. Kurwa, wszystko czuję. Po drodze jeszcze jedno, kochani, sentymentalne miejsce. Chmielna 24 w Warszawie. Brama, podwórko zamknął. Ta witryna niegdyś tu właśnie był sklep PLN Stolica przez wiele, wiele, wiele lat. Piękne miejsce. Pamiętam dzień premiery Eliminati. Kolejka snuła się bardzo daleko ulicą Chmielną za ruch. Mateusz, pokażesz to. Ej, ziom, lubię te bragi, wiesz? Bragi, co zabijają cię jak dragi, wiesz? Cały ten styl, cały ten rap. O! W sobie coś typa mam, co? Typ ma nowe Evo. Podpisywaliśmy mnóstwo płyt i w ogóle był wtedy taki, wiesz, uderzenie fejmu. Znaczy fejmu. No, było czuć, wszyscy czuli w powietrzu, że wszyscy razem jesteśmy do przodu. Ponieważ tego dnia, jak tu jechałem, przysięgam mam, jadąc tu, widziałem na przystankach ludzi, których widziałem. Mordo, musisz śpieszymy. Witam serdecznie. Sąsiad. Słuchajcie, ludzie w PLN-ach, takich wyjętych, kurwa, z tapczanu, wiesz co chodzi? Widziałeś to stare kolekcje, oni to wyjmowali, bo był taki, przypomnę, tym co nie wiedzą, wcześniej taki okres, że zachodzenie w PLN-ach można było dostać w japę. Od fanów... No. Nieważne, w każdym razie tutaj piękne wspomnienia, wiele premier tutaj w ogóle potem było, nieważne, nie ma firmy PLN, nie ma sklepu, tam był kolejny sklep zresztą. Jeżeli chcielibyście znać odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, no to mógłbym powiedzieć, pokrótce tak powiedzieć. Tak to jest, jak ktoś, kurwa, kogoś chce wyjebać, a potem się okazuje, że sam się wybolcował, kurwa, 10 razy bardziej i cierpi, a ja nie cierpię, jego. Żarcie. Słuchajcie, pokażę wam coś jeszcze, bo coś zostało tutaj, coś z sentymentów jeszcze tu jest. Dopiero to zobaczyłem, ale to jest prawda. Odwiedzą, zobacz. Numer raz DJ Zero. To jest nawet ławka, która... Pod dupki nawet są. Ławka, która stała przed tym, no jak widać numerowi. Raz się też nie przydała. No i tyle wspomnień z ulicy Chmielnej 24. Piękna rzecz. No, pewno tu już nigdy nie wrócimy w tym składzie. Ale może w innym składzie, przy innej okazji. Na koniec powiem wam coś, mordy. Tylko nie chcę, żeby słyszeli. Mam klucze do lokalu. Naprawdę, cały czas nie mam przy swoich kluczach. Ostatnio mówię, kurwa, czas o kluczu. Mówię, ja pierdolę, są klucze od tego. No, zbieramy też, jakbyśmy chcieli tu w nocy, będziemy.
I co, Mateusz, zastanawiasz się teraz, czemu chciałem siedzieć na tle Stańczyka? No nie wiem. Nie skumałeś tego? No, Stańczyk jest, był błaznym. No właśnie tak myślałem, że tak pomyślisz sobie, ale chodziło o Stańczyk, Stany, wiesz. Aha. United, Stańczyk of USA, wiesz o co chodzi? Nie no kumasz? Kumam. Słuchajcie, mordy, byłem ostatnio w Ameryce. Był to mój kolejny raz. Byłem teraz rekreacyjnie, było cudownie. Ale dzięki wam, moi drodzy, wziąłem ze sobą tą małą kamerę, którą kupiłem i nagrywałem siebie, dzięki czemu Mateusz mógł pomontować ten materiał i zrobić z tego prawdziwy vlog zrobiony przez prawdziwego youtubera, czyli przeze mnie. Więc zapraszam was, moi mili, na reportaż, można powiedzieć, no albo nie, na vlog we vlogu, no tak jest. Szalony Jaco, zapraszam, twój ulubiony korespondent, Szalony Jaco, zapraszam cię na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Powracam tam, tak jak byłem przed płytą Eliminati, tak przed koncertem Elimination pojechałem poczuć ten flavor i powiem wam jedno, bez spoilerów, poczułem. Zobacz to teraz. Moi drodzy, jak dobrze się przyjrzycie, to ten daszek występuje w pierwszym odcinku 50 stanów świadomości mojej podróży ze Zgrywusem do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Czemu nie polecieliśmy? Bo huragan jest. Jak to? No człowieku, no Sandy, no. Mieliśmy być tam, ale wprowadziłaś zamęt. Minęło 10 lat, a nawet 11. A ja stoję w tym samym miejscu, ale nie uprzedzajmy faktów. Mówił dla was wasz szalony Jaco. To się dzieje. Wiem, mordo, że nie powinienem, ale jednak to robię. Nagrywam na lotnisku. Mateusz, twoje zdrowie. Bartosz, twoje zdrowie. Mateusz, twoje zdrowie. 51 stan świadomości uważam za otwarty. Uznaję za otwarty. Wspaniałe. Prosecco. Ciekawe, czy bardzo jest ekko. Whatever. Będę nadawał, chłopaki, z samolotu. Z żelaznego ptaka się będę z wami łączył. Może z kibla. Ej, jadę do USA. Ej, czuję się lepiej. Ej, tak jakoś lżej. Ej, jadę do USA. Także Ryjki, ja jestem już w Nowym Jorku na Staten Island. Jest to piękna sytuacja, ponieważ nie jestem sam. Jest ze mną mój nowy przyjaciel. Oto on. I już zaraz wykonam sobie tak zwany ride-out z moim przyjacielem Mariem, który tu rezyduje i u którego ja rezyduję ja. W każdym razie, moi drodzy, zapraszam was na wycieczkę rowerową po NYC. Może padać, ale to nie ma znaczenia. Elo, welo! Proszę cię bardzo, ziomku, prosto z nowojorskiej ulicy przekaz. Rower czeka, drugi czeka, a ja czekam na swojego człowieka. I wtedy robię stąd check-out. Yo! Mordo, co się dzieje? Jestem na promie, na ferim tak zwanym. Zobacz, co jest przede mną. Płyniemy właśnie tam. Płyniemy na Wall Street. Macać byka po jajach. Taka jest tradycja, podobno. Nie będę tego robił tak naprawdę. Czuję się jak w 51 odcinku Stanów Świadomości. Chociaż wiem, że było ich więcej. Ale serce me bije mocniej, kiedy jadę swoim własnym rowerem po Nowym Jorku. Wierz mi, jest to wspaniałe uczucie. Będę ci o tym mówił więcej. Na razie płynę ferem i jest good ferry. Mordy, jestem, zobaczcie. Tu jest ten byk. Byliśmy tutaj, Bartosz, z Grywą do ciebie teraz rozmawiam. Byliśmy tutaj. Chyba było wieczorem, z tego co pamiętam. Co, żeśmy się nachodzili do nasze, co? No. Ale warto było, Bartosz. No. Warto było, Bartosz, warto było, Bartosz. Ale mordo, tu nie było kolejki. Zobacz to. Tam stoi kolejka, mordo. Widzisz, to jest kolejka do macania jaj. W tych czasach takie cyrki, tylko w Nowym Jorku. Chłopaki, pozdrawiam was, trzymajcie się, będzie dobrze. Książę w Nowym Jorku, Eddie Murphy. Nieoczekiwana zmiana miejsc, Eddie Murphy. Edit martwi ich i są martwi. Dziś TDF opanował ich przeglądarki. Słuchajcie, mordy, przejażdżka tą ulicą. Jest wielka radość na rowerze. Nowy Jork z roweru jest piękny. Jak zapalają się światło, jest jeszcze piękniejszy. To jest wiadoma rzecz, ale powiem wam, że zapachy Nowego Jorku zmieniły się w ciągu ostatnich lat i wali strasznie weedem. Świetna rzecz. Pozdrawiam, jedziemy dalej, mordy. Jeszcze raz.
Hasz, ta nuta stęka, jak pada punch w tych piosenkach. Ty klękasz, ta nuta piękna jest, lubisz boom bap. Tylu dziś ludzi mówi król, wrócił kurwa. Jednym singlem przetarłem oczy scenie. Mordy, sytuacja jest klarowna. Siedzę w moim Fordzie Expedition, to jest jak Ford F-150. Wielki skurwysyn, zaraz do tyłu jest mnóstwo miejsca, rower niezłożony, nie widać, żeby było zajęte. Przede mną jest 6 godzin drogi do Ohio. Będę jechał przez 3 stany świadomości, zupełnie sam, w moim pałacu na kółkach. To jest niesamowite, będziecie mi towarzyszyć. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jechałem tak dużym samochodem, dokładnie tym samym modelem, kiedy byliśmy w Los Angeles robić okładkę płyty Captain, czyli w 2016 roku. No dobra, będę mówił dalej, co się dzieje. Jadę highwayem, nie wiem co się dzieje, jak to mówią. Chyba wjechałem bramką bez płacenia, ale nie wiem jak to zrobiłem. No ale zobaczymy. Może być nawet tak, że wjeżdżam już do New Jersey. Ale nie wiem tego. To nie ma znaczenia. Tak zajebicie się jedzie, że będę jechał aż się skończy benzyna. Moim Expedition. A teraz jestem w moim wielkim track. This is my track. Skurwysyn jest wielki. Pierwszy postój od Nowego Jorku, mordo. Są emocje, są nerwy. Tylko 2 razy zgubiłem drogę. To całkiem chyba nieźle. Przypłaciłem to tylko raz $16 za autostradę, a drugi raz 3, czyli $20 na stracie. Hajs! Patrz jakie bogactwo, kurwa. Patrz czym jedzie, kurwa. Zobacz, kurwa. Bogacz, kurwa, pierdolony. Mordo, jestem w Pensylwanii gdzieś. Kontynuuję mój journey. Zatankowałem samochód. To jest sukces. Musiałem pokonać psychologiczną barierę. Teraz już wiem, że $50 to jest pół baku. Ale pół baku to jest dokładnie tyle, ile muszę przejechać przez cały dzisiejszy dzień. Czyli mogę sobie pojechać dalej niż powinienem. Ale oczywiście nie pojadę. Teraz będę palił papieros. Dziękuję. Patrz jakie bogactwo, kurwa. Patrz czym jedzie, kurwa. Zobacz, kurwa. Bogacz, kurwa, pierdolony. Wtem minęło parę godzin znikąd, jesteśmy następnego dnia, a my cały czas jedziemy nasz track. Dzisiaj jedziemy nasz track do Groove City, tam będziemy spending nasze dollars. Tak, będziemy. Pu, 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 pu. Będziemy oddawać się konsumpcjonizmowi. Każdego zarobionego dolara wydawać na very shitty things. To mi się podoba. Mam nadzieję, to tam był ten step Essinos TV, on TV, nie? Słuchajcie, pójdę do sklepu Essin on TV, czyli odpowiednika naszych dawnych zakupów Mango, ale lepszego, ponieważ w swojej ofercie posiadają, gwarantuję ci, największe gówno, jakie jesteś w stanie sobie wyobrazić. I znajdę tam coś, co kupię w prezencie, co będziesz mógł wygrać. Potem ci pokażę, co kupiłem, co możesz wygrać. A ja co dostanę? Ty dostajesz obecność w moim towarzystwie gratis. To jest wspaniała nagroda dla ciebie, Natalia. A co byś chciała? No też coś, jakieś rzeczy. To też ci kupię coś głupiego. Napis mówi sam za siebie. Jesteśmy na miejscu. Lokalne centrum konsumpcjonizmu. Miejsce, w którym będę wydawał ciężko zarobione dolary. Znaczy ja to chuj, ale moja dziewczyna będzie wydawała dolary. To jest... Moja dziewczyna nigdy nie ma radości z wydawania pieniędzy, poza tą jedną sytuacją, kiedy w Ameryce. Zadziwiające, jak łatwo jej to tu przychodzi. Jak lekko ma rękę. Podobnie jak nogę, wciskając gaz w tym potworze. Czuć dolary w powietrzu. To jest ten sklep, który widziałeś w telewizji. Sklep, który był już w telewizji. Zobaczcie, sama wystawa już wyblakła, ale od pierwszego to pomyślałem, to właśnie safe na telefon, żebyś nie mógł go używać. Tu jest mnóstwo różnych głupot. Ja zaraz z tego sklepu wyjdę z dobrą głupotą dla ciebie. Ty ją wygrasz. Proszę bardzo. Worek pełen gadżetów, mam 3 zajebiste gadżety. Wydałem, no nie powiem ile, nie są to tanie rzeczy oczywiście. Nie będę owijał w zbędną bawełnę. Do wygrania będziesz miał, nie będę zasłaniał właśnie. Drukarkę do banknotów. Do banknotów. Widzisz to? Na przecenie za $1.99. No ale sobie wydrukujesz $100, to będziesz do przodu o $102, prawda? Tak jest to pytanie. Dla siebie kupiłem też 2 zajebiste gadżety. Za $20 proszę ciebie. Zapalniczka na USB, nie gasnąca nigdy. No i rzecz, która po prostu zamyka grę. Za jedyne, symboliczne $10. To są nożyczki z sterownikiem laserowym. Cóż więcej mogę powiedzieć? No po prostu, jak będzie można wygrać te
drukarkę do banknotów, to dopiero ustalimy. Dowiecie się tego na końcu odcinka albo w następnym odcinku. Są dwie wersje. Nie było łatwo, nie było lekko i nie było krótko. Ale jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda bogactwo, wygląda no tak, patrz. Siła dolara. No to nara. Stare, niechińskie pożegadło mówi kolejny dzień, kolejny dolar. Zwłaszcza mój przyjaciel z Grybus powinien docenić ten widok za mną. A ci, którzy oglądają 50 stanów świadomości, też powinni to kojarzyć. To właśnie w takich sklepach dla Afroamerykanów zaopatrywaliśmy się w najlepsze produkty jednorazowego użytku. Na przykład z jednego z takich sklepów miałem wdzianko w klipie Forever Young. Chcę zatrzymać czas i używać życia, ile się da. Kręconym w Miami. Tam też te sklepy są. Jeżeli jesteś na terenie Stanów Zjednoczonych, polecam rzeczy niewielokrotnego użytku, ale za naprawdę mały dolar możesz stać się kimś atrakcyjnym w chwilę. Kupiłem tam dla ciebie upominek. I nie mówię o Strojewiczu i nie mówię o Bartoszu Day, czyli Zgrywusie. Mówię o tobie, widzu. Dla ciebie też coś kupiłem, ale nie pokażę ci tego teraz. Może za chwilę, a może potem. Nie wiem jeszcze, muszę to przemyśleć. I widzisz, mój miły, za mały dolar możesz mieć taką piękną koszulę w papaję, że potem ci będą pisać, skąd ta koszula. Leży jak ulał, wiem. I możesz mieć takie wspaniałe okulary, dzięki którym poczujesz się przez chwilę jak Tony Montana. I powiedziałem, że pamiętałem o tobie, zobacz. Wiem też dla ciebie. Będzie można je wygrać razem drukarką do banknotów. Myślę, że coś jeszcze do zestawu będę dorzucał i w końcu stworzę amerykański zestaw, o który warto grać. A jak go wygrasz, dowiesz się w następnym odcinku. Dowiesz się za dwa odcinki. Dowiesz się na koniec odcinka. Dziękuję. Jedziemy teraz trasą rowerową Mill Creek Route. Jak sama nazwa nam wskazuje, prowadzi ona wzdłuż potoku, na końcu którego znajduje się legendarny poniekąd już młyn. Ponieważ mill to młyn, a creek to potok. Swoją drogą lokalny sport walki w potoku, tak zwane creek fighty. Ale wracając do tego młyna. Młyn został skonstruowany i ufundowany przez Sir Johna Abramsa w 1846 roku. Jest niewątpliwie wyjątkowy ze względu na swoją konstrukcję. Otóż nie jest to typowa konstrukcja dla tych okolic, czyli na fundamencie postawiona konstrukcja drewniana i wypełniona sidingiem. Jest to młyn z krowiego gówna lepiony. Co ty gadasz? Czekałem, kiedy się zapytasz. Drogie mordy, dziś jest bardzo ważny dzień w sercu każdego Polaka. Dziś jest dzień wyborów. To pewnie tak naprawdę wybory są jutro, a za granicą, gdzie przebywam aktualnie, głosuje się dzień wcześniej. Czyli jest sobota, a nie niedziela. I muszę jechać na głosowanie ponad 100 km do Cleveland. Ale z dumą to zrobię, mając mój paszport w folii. A to, co za nim widzisz, to białe, to jest kwitek uprawniający mnie do głosowania na terenie całego świata. Czyli na terenie całego świata mogę zadecydować o moich dalszych i waszych również losach. Przypominam, może po czasie, ale jednak warto pamiętać, kto nie głosuje, ten kawał kurwy jest. Dziękuję. Po prostu. A, i ten, kto nie głosuje, a potem narzeka, to jest jeszcze większą kurwą. No, ale to jest moja prywatna opinia. Nie musisz się z nią w ogóle liczyć. Mam nadzieję, że głosowanie odbędzie się bez jakichś utrudnień, chociaż przewiduję pewnego rodzaju incydenty związane z wydawaniem karty referendalnej, której ja nie chcę brać. Ale zobaczymy, co na to mówią w Cleveland. Pewno nie będę tego nagrywał, ale zrelacjonuję to wam w jak najlepszy sposób, gdyż mówi dla was Jaco, wasz szalony reporter prosto z United States of America. Mówię jak jest, jak Max Kolonko, mój ex-szwagier. To, co jeszcze chwilę temu wydawało się niemożliwe, teraz się dzieje naprawdę. Tam za mną Okręgowa Komisja Wyborcza numer 256 w Cleveland, Ohio. Tam! Tego nie widać. Ale wierzcie mi na słowo, tam jest Warsaw Avenue. A tu przede mną polsko-amerykańskie Centrum Kulturalne, Dziedzictwa Narodowego i tak dalej, i tak dalej. Idę spełnić swój patriotyczny obowiązek. Widzę polską flagę i od razu staję na baczność. Tobie też to polecam. Nie będę nagrywał w środku, chociaż może będę. Nie pokażę ci na kogo, ale mam kartę do głosowania i będę teraz głosował, spełniał swój obywatelski obowiązek. Jestem polski sługa, z polski sługa, z polski. Pomyślałem, że pójdę zobaczyć witrynę Centrum Dziedzictwa Polskiego, bo ja żartowałem, że tak to się nazywa, to naprawdę jest Centrum Dziedzictwa, więc spójrzmy razem. Puste clevelandzkie, o, Polish Radio, poczekaj, zaraz tam pójdziemy. Kiedyś podobno sami Polacy mieszkają, a teraz już tak nie jest. Pięknie, jak jest patriotycznie. Zawsze mnie to ujmuje za granicą, choć Polacy są bardziej Polakami niż Polacy w Polsce. Tak
Trochę jest. Dobra, uwaga, teraz zaczynamy. Pan papież Polak taki wyblakły, powiedziałem. Tutaj... No to jest takie, no... To ja wam powiem. Ja wam pokażę teraz witrynę, a wy sobie sami opowiedzcie historię do tej witryny. A teraz idziemy do polskiego sklepu, który jest ukraińskim sklepem. Znaczy był polski, ale jest ukraiński. Ciekawe co? Ale to jest coś śmiesznego? Zobaczcie, kurdupla. Było bardzo miło. Byliśmy pierwszymi osobami, które głosowały Natalia z oświadczenia o głosowaniu. Ja nie chcę tego powiedzieć głośno, ale powiem to głośno. Ja byłem pierwszy. Byłem pierwszym Polakiem z ojczyzny, który tu przyjechał dzisiaj na głosować. Dostałem zaproszenie, żeby zawsze głosować. A mi się podoba. Na początku wiedzieli, że jestem czujny i patrzę im na ręce. To wiedzieli. O, tutaj mi się zatrzymasz. Widzisz, tam jest Warsaw Park. Tabliczka jest Warsaw. Jesteśmy Warsaw Avenue. Oto i on. Warsaw Park, City of Cleveland. Tam się znajduje. Jak na dłoni widać kolorowe huśtawki i inne atrakcje, a tutaj zaraz przejdę jeszcze kawałek, żeby pokazać wam, drodzy widzowie, drodzy rodacy, proszę cię bardzo, to jest ważne teraz, co tu się wydarzy. Między krzakami, między liściowiem, patrz, nie wiem, czy to widzisz, Warsaw Avenue. O, tam jest jeszcze lepsza, poczekaj. To jest niesamowite uczucie, iść sobie Warsaw Avenue, będąc w Cleveland, Ohio. Jak mówi pani w nawigacji Google'a, cleveran. Bardzo clever swoją drogą. Hej, taxi, taxi. My ride. Hi. Tak tu się łapie. Tak tu się łapie. Car. O. Nice to see you, baby. Do tle poproszę. Mordo, przekaz jest prosty. Wszystko w temacie. Od razu zrobiło się patriotycznie. I tak jak mówiłem, wiesz co jest. Piękna Ameryki polega na tym, zobacz. Siata kiełbasy pełna, sklep pełen kiełbasy, ale to nie jest ważne. Jest rzeźniczy sklep i jest merch, rozumiesz? Wyobraź sobie, wchodzisz u nas do delikatesów, kurwa, mięsnych u mnie na dole i tam są koszulki i bluzy z logiem tych delikatesów. Nazwy nie wymieniam, bo jej kurwa nie pamiętam. Moich delikatesów na dole, na kawałek. State Meats to ja wiem, ja bym sobie już kupił... Gazela, o, gazela, no. Rozumiesz, bluza gazela. Ale jak wchodzisz do Żabki, byłby merch Żabki, to byłoby coś, nie? Teraz idziemy do sklepu Lwów, to już jest sklep ukraiński. Drogi nierówne jak w Polsce. Nie? Mordo, to jest sklep Lwów, ale nazwa zwodnicza, bo produkty również polskie. Teraz patrz, co ja mam. Nawet nie wiesz, jak bliskie jest to sercu Polaka, tyle kilometrów od domu. Woń małosolnego ogórka. Dobra? Fucking delicious. Jeszcze jednego za wasze zdrowie. Patrzcie, jaki fajny, śmieszny taki zwariowany ogórek. Ale smak cudowny. Ogórki bowiem na tych ziemiach pojawiły się już w XIX wieku. Pierwsi polscy osadnicy zwykli ją tutaj marynować, następnie kwasić, aby dojść do słynnego polskiego smaku ogórka małosolnego. No, niebo w gębie. Stop! Przerwa na konkurs. Mordy, jeżeli jesteś patronem na Patronite, to w następnym odcinku Kede Noveli będziesz miał szansę wygrać niesamowity zestaw. Chciałem powiedzieć nagród, ale to są preciosa, nie na darmo preciosa, bo złoto jest też tam. Kede rozdaje złoto. Clickbait. Żartuję, no nie ma nic złotego. Słuchajcie, w pudełku od pizzy, rozumiesz to? I to nie byle jakim pudełku? No Teo z pizza, numer aktualny, zadzwoń się, dowiesz. Masz, uważaj, to,
koszulkę. Ostatnią, jaka jest na świecie, sapi, które zrobiliśmy, to jest redesign PLN-y oryginał. Te logo, jeżeli się przyjrzysz, ono jest ponownie narysowane przeze mnie. Oczywiście potem przez Grywusa przerobione, ale jest narysowane od nowa, tak samo jak powstało oryginalne logo PLN-y XX plus lat temu. Ten t-shirt, który był przeznaczony tylko dla znajomych, bo myśmy zrobili to, żeby testować materiały i firmę, która to dla nas robi teraz. Ten t-shirt to jest taki follow-up do mixtape'u PLN-y Wypijmy za blendy. Przypominam, pudełku od pizzy była koszulka PLN-y. Teraz tak, dorzucam tam tak. Specjalnie od DJ-a Bucha wycyganiłem DJ-a Bucha podpisanego przed DJ-a Bucha. I teraz tak, nie zapominamy, super chromowany zestaw Hype High Skate Oversize. Dwa mniejsze zestawy, jeden holograficzny, drugi jeszcze bardziej wyjebany w kosmos. Hype High Skate. Dalej. Na twój rower, na dwie strony, bo rower ma dwie strony. Jak medal, a jak medal to złoto, a złoty rower stoi tam. Mamy? Wszystko się zgadza. Nakleisz się z dwóch stron, będziesz w gangu. Cię zobaczysz z tymi naklejkami, będą propsy i nie tylko. Również dwie! Może na furę byś chciał. DBL, prekursorzy nurtu, tak zwani. Wiesz o czym mówię? Złoto. Elimination Nation, dwie sztuki. Tutaj od razu wam powiem, bo może niektórzy nie wiedzą. To jest follow-up. Ta naklejka jest follow-upem do naklejki sprzed 10 lat. Tam było napisane nowy album Marzec 23. Tu jest nowy koncert, dlatego to jest tak zrobione. Dalej, płyta, box, podwójna eliminacja, to już mamy ustalone. Podpisane oczywiście. Podpisane oczywiście, tak jest. To zamykam, bo nam się już to nie mieści. To musimy i tak wsadzić w inne pudełko, które do ciebie, zwycięzcą mój szanowny, z Patronite'a poleci. Ale z Ameryki, przypominam, za, zobacz to, na salu za $1.99 z $4.99 drukarka do pieniędzy, żebyś miał dużo pieniążków. Mówiłem, że pieniążki. Panowie w prążki lubią pieniążki, a chłopaki w paski lubią dużo kaski. Słynne już okulary Tonego Montany ze Scarface'a, które przymierzałem dla was pod City Tensem. Oddaję. Mam swoje drugie takie same, ale to są dokładnie te, które przymierzałem, więc mają wartość, no jeszcze większą, nie oszukujmy się. I coś, czego nie pokazywałem, kiedy nagrywałem w Stanach, ale kupiłem jeszcze jedną rzecz dla szczęśliwego na pewno zwycięzcy. To nie jest audycja sponsorowana, ale jedna z waszych ulubionych restauracji właśnie powróciła do swojej klasycznej kanapki i na pewno będzie się do tej restauracji skonsumować tą kanapkę i przyda ci się. Ten oto, tak moi drodzy, za $2.99 do cup holdera, frit holder tak zwany. To jest no nie byle jaka rzecz, umówmy się. Takich rzeczy, no u Buddy nie wygrasz, prawda? To prawda. A tu nie trzeba brać udziału w loterii, wystarczy być naszym patronem na Patronite, tu to kładę. A to jeszcze nie wszystko. To nie wszystko. A co jeszcze jest? A jak? Podwójna wejścióweczka na koncert. A, kurwa, najważniejsze. No poczekajcie, poczekajcie. Najważniejsze, poczekajcie. Podwójna wejściówka na koncert, czyli dwa bilety na koncert, który ja osobiście wypisuję. Proszę ciebie, zobacz. Tu sobie perforację sobie zrobisz i z tym się zgłosisz na bramce. Patrz, no. Jeden. Ty, ale teraz jak pomyślałem, kurwa, pomyśl sobie, ile teraz ludzi będzie z takim czymś przychodzić na bramkę. Wiem co, nie pokażemy tego, ale z tyłu napiszesz coś jeszcze, jakieś tajne hasło. Mordo. A żeby nie było tego widać. Mordo. Albo coś trzeba zrobić, Mordo. Żeby ludzie tego nie podrabiali. Mordo. Nie. A co, bo ludzie wydzierać nie potrafią? Nie, mordo. Ludzie potrafią wydzierać. Potrafią wydzierać. Ale tylko, że jak w killerze, kurwa, ty masz jedną, ja mam drugą, jak się zgłosi. I Wolek wyda kontener, jak pokażecie mu to. A druga połowa? Będzie miał ją Wolek. I będzie pasowało, to wchodzi, no proste. Tu sobie perforację potem rozedrzesz, wszystko zgadza się, nie podrobisz stylu. Zobacz, jak sprytnie są kropka, kreska dla Mateuszka, dla mnie tylko kropka. Mówiłem, łącz kropki, nie dziel kresek. I kurde, życie staje się piękniejsze. Zawsze a wiesz więcej. Zawsze byłem fanem. I to wkładam do tego. Zobacz. No i kurwa, dziękuję. Chyba mamy wszystko jasność. Oczywiście te fragmenty zachowujemy. Drogi zwycięzco, my zachowujemy, ale w momencie wygranej tą oto taśmą ci podkleimy ten bilecik. Osobiście to zrobię. Wszystko będzie jak pan. Ja biorę z kropką, ty bierzesz ten. Dobra. Schowam to tutaj Mateusz, kurwa, żeby nam to nie zginęło. Przyklej to. No. Będziemy mieli no, tak zwany wzorzec. Tak sobie zwiedzam.
Sightseeing robię. O, tu jaki fajny park. Zobaczcie, gdzie jest. Zabytkowa stacyjka. Rodem z dzikiego zachodu. Tutaj tory, tam tak. Kolejka wąskotorowa, popularnie zwana ciuchcią. Ciuchcią. Release the brainstorm to make your motherfucking brain warm. A strange form, some kind of lyrical. Zapraszam was na lekki rajd tutaj po neighborhoodzie. Pokażę wam, jak to wygląda, bo jest naprawdę nieźle. O, kończę tę sztukę, jest wypłata w podachach. Koń mi na polu, patataj, patataj. Lekka nostalgia w powietrzu. Ponieważ dzisiaj opuszczamy już chabarskie rejony, na których wbrew pozorom jest kolorowo. Jest piękna amerykańska jesień. Aktualnie udajemy się do sklepu, uwaga, Hobby Lobby, powtórz, Hobby Lobby, jeszcze raz, Hobby Lobby, mówiąc po polsku Hobby Lobby, w którym, uważaj, mordo, zakupię to, o co będziesz potem pytał mnie za parę miesięcy, dokładnie za dwa, po koncercie Elimination Nation. Mianowicie jadę kupić sobie literki, naszywki, z których sobie zrobię napis Elimination właśnie. Prawdopodobnie na kurtce jeansowej, zwanej kataną, bądź też na jakimś innym wystroju zewnętrza, który zapewniam sobie na ten wyjątkowy wieczór, który już 3 grudnia w Warszawie w klubie Progresja. Powtórz, Hobby Lobby. W każdym razie dzisiaj będziemy pokonywać trasę do Nowego Jorku. Tymczasem kończę mój wywód. O! Tutaj, zobaczcie, to są stacja benzynowa jedna. Tutaj. I tu jest druga stacja benzynowa. Są dwie, nie? O! Gminna wieś wie, niesie, że ma się tu nie zatrzymywać. Yo! Yo! Właśnie. I mówię, żeby się tu nie zatrzymywać, bo może być niefajnie. Ale ziomek był całkiem sympatyczny. Yo! I mordo, tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Patrz. To są litery, które nic nie znaczą, ale słowa nie znaczą dziś nic, by jutro znaczyć wiele. Czy jakoś tak, nieważne. Z tych liter powstanie wspaniała kompozycja, czyli napis. Ale właśnie nie wiem, czy to będzie na kurtce, czy na czym to będzie. Powiem wam, że od przybytku głowa nie boli, jak to się mówi. I mnie głowa nie boli, ale musiałem pójść na kompromis i po prostu literki, żeby zrobić napis Elimination, były tak duże, musiałem zejść rozmiar literek. To trzeba mieć, kurwa, naprawdę plecy. To trzeba mieć plecy, żeby mieć taki napis. Mordy kochane, tak jak powiedziałem, tak się dzieje. Jestem już na wylocie do New York City, zobaczcie. Tak jest. Jak jechałem w tamtą stronę, może przypomnieć nawet Mateusz, jak było? Wielki skurwysyn, zaraz do tyłu jest mnóstwo miejsca. Było ubogo, teraz jest bogato. Ale nie, ja mam tylko jedną torbę więcej. Cała reszta to jest majdan mojej dziewczyny, więc domyślnie przypierdala lajta. Przed nami 6 przynajmniej godzin ciekawej podróży. Postaram się coś może zrelacjonować. Jeżeli myślicie, że nie pokazuję wam Ameryki, no proszę, żebym nie pokazał Ameryki. Nie przyjechałem tutaj pokazywać wam Amerykę. Przyjechałem tutaj odpoczywać tym spokojem sielskiej, kurwa, amerykańskiej prowincji tutaj w Ohio. Ale wyjeżdżam stąd, ale też przyjechałem tu, nie ukrywajmy, na grube shoppingi, ponieważ bardzo lubię, bardzo sobie cenię zakupy, które czynię w Ameryce, ponieważ zawsze, kiedy nakupię rzeczy w Ameryce, potem noszę je w Polsce i wszyscy mnie pytają, kurwa, skąd to mam, ponieważ powiem wam więcej, mordo, i powiem wam to szczerze. 2 lata temu, jak tu byłem i teraz, ta sama sytuacja. Wchodzę, pierwszy sklep, wchodzę, Polo Ralph Lauren, i mówią mi, wow, kurwa, ale jesteś ubrany, skąd masz te rzeczy? I wcale nie miałem sobie na sobie nic polo. Tutaj to samo, wchodzę do sklepu, wchodzę do Adidasa w bluzie Nike, i mówi, wow, skąd masz tą bluzę Nike? Ja mówię, no kurwa, stąd i stąd. Mówię, co ty, kurwa, nie wiesz, czy takie rzeczy się kupuje? Tu można znaleźć naprawdę zajebiste rzeczy w pojedynczych egzemplarzach, w zajebistych pieniądzach. Uwaga, wraca moja dziewczyna, nakupiła sobie cukierków w zajebistych pieniądzach. Uwaga. Co nakupiłaś tam? Co nakupiłaś? No, różne rzeczy. Co nakupiłaś? Masz 2 siatki kolejne. Natalia, żądam od ciebie odpowiedzi. Po co ci to? No bo chciałam takie mieć. Do pisania? Do listów miłosnych? Tak. I co jeszcze? Kubki takie potrzebowałam. Ja sam ten kubek, też mam taki. No właśnie mam, ale i chciałam więcej mieć. Kupiłam w ogóle picie na żyganie, to jest ciekawe. Kotku, a gdzie to wszystko będziesz chowała te rzeczy? To wypiję, może mi się będzie chciało żygać. Także tak, New York City, here we come. Patrz, jakie bogactwo, kurwa, patrz, czym jedzie, kurwa, zobacz, kurwa. Bogacz, kurwa, pierdolony. Teraz, kurde, kobieto, jest world premiere, rozumiesz? Na Brooklynie, na tym, no?
Gdzie jestem? Na Times Square. Na Times Square! Patrz. Tak wchodzę se na bitu, yo. Słuchaj co mówię do ciebie synku, show. Zaczyna się teraz właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, TDF, sprawdź mnie. Ej. Tak wchodzę se na bitu, yo. Słuchaj co mówię do ciebie synku, show. Zaczyna się teraz właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, TDF, sprawdź mnie. Kiedy jest taki bit, to ja mam trip, bo robię ten hip-hop. Bo taki pomysł, powiem ci to Mateusz, bo myślę o tym już od paru dni, że jakby uzupełnimy kurwa tą naszą telenowelę właśnie o ten element, wiesz o co chodzi? Jakby to właśnie będzie tak jak w tym kurwa ze Stanów, to ja po prostu przed tą kamerę będę ze sobą, to ja będę nagrywał jakieś moje przemyślenia takie, które mi ufrywają czy coś i po prostu będzie takie, wiesz, TD Daily w TD Noveli, no nie wiem, no jeszcze nie wiem jak to się będzie nazywało, no wiesz, no nie wiem mordo, no. To tak zrobimy. Taki mam flow, tak. Co ty na to? Ja bo kurwa ja... Potem myślę, kurwa, mogłem to nagrać, kurwa, wiesz, kurwa. Zwłaszcza, że teraz nagrywam dużo kawałków nowych i też chcę nagrywać sobie, jakie nagrywam, kurwa, więc kurwa, już będę nagrywał, no. Dobra, dawaj, kończymy ten odcinek. To już ten odcinek się już skończył. Przypominam wam, że... Pokaż to jeszcze raz, kurwa, bo ja sam nie wierzę. Te wszystkie dobra luksusowe mogą być twoje, jeżeli jesteś naszym patronem w przyszłym odcinku. Losowanie tej wspaniałej nagrody, tego prezentu pod choinkę, no bo to już jest okres świąteczny, przypominam Wigilia Wielkiego 3 grudnia w Warszawie Klubie Progresja. Widzimy się jeszcze raz w TD Noveli przed tym koncertem na pewno, a powiem wam więcej, może nie tylko w TD Noveli, bo plany są szerokie, a zresztą to była TD Novela. Yo. Życie, życie jest nowelą. Raz jest yo, a raz jest elo. No to samograj!